Bardzo miło było nam przez ostatnie dwa tygodnie spotykać się z wami, gościć w waszych domach. Na czas Wielkiego Tygodnia zawieszamy naszą działalność z nadzieją na ponowne spotkanie po świętach. Te wszystkie rozmowy udowodniły, że schowani w domach potrafimy wykrzesać z siebie energię, radość i dzielić się nią z innymi. A w dzisiejszym programie wspominać będziemy Misterium Żale Matki Bożej Bolesnej. To projekt Miejskiego Domu Kultury i Muzeum Regionalnego w Radomsku. Rozstrzygniemy też nasz konkurs na kartkę świąteczną. Porozmawiamy z Karoliną Mysłek, instruktorem z Miejskiego Domu Kultury. Będzie kolejna lekcja języka angielskiego, a muzycznie dziś Piotr Zygma. Wojtek Pachuta, Sebastian Pieszchalski, Jola Dąbrowska i Krzysztof Zygma. Witajcie. Przy naszym mikrofonie Karolina Mysłek, instruktor Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. I co? Rozstrzygnęliśmy konkurs na kartkę świąteczną, przeprowadzony troszeczkę inaczej niż planowaliśmy. Tak, witam cię, Jolu, bardzo serdecznie. Witam państwa. Tak, wyjątkowa sytuacja. W tych wyjątkowych warunkach jednak udało nam się ten konkurs przeprowadzić. Wpłynęło 16 prac. Poziom jaki? Pytam artystę plastyka. Poziom dobry, jak na warunki, myślę, że poziom całkiem niezły. Bo dodajmy, że to był konkurs dla dzieci. Tak, był to konkurs dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat. I uwaga, wygrał kto? I bardzo jest mi miło ogłosić, jury przyznało jednogłośnie pierwsze miejsce Marii Masłowskiej. Serdecznie gratulujemy. Brawo. Brawo. Ale będą oczywiście nagrody i wręczymy je, kiedy sytuacja się unormuje. I cóż, dziękujemy państwu za wzięcie udziału w konkursach, tak, w naszym konkursie i mamy nadzieję, że następne, które będą ogłaszane w Miejskim Domu Kultury, będziemy już mogli przeprowadzić na dawnych warunkach. Dokładnie. Dziękujemy jeszcze raz gratulujemy Marysi i pozdrawiamy serdecznie. Piękną kartkę świąteczną mamy w tym roku. Dodam tylko, że pani Marysia ma 6 lat. A skoro już mowa o konkursach, to polecam. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku ogłosiła konkurs dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich. Tytuł konkursu: Recyklingowy zawrót głowy. Polecam waszej uwadze, odsyłając na stronę Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku. Uwaga, dzwonek już dzwoni, ale zanim zaprosimy was na kolejną lekcję kursu języka angielskiego, króciutkie podsumowanie tego wszystkiego, co wydarzyło się przez dwa tygodnie oraz podziękowanie dla tych wszystkich, którzy przez dwa tygodnie byli z nami. Mimo wszystko tworzymy wspólnotę, która jest naszą siłą, a byli z nami Anita Janczak, Małgorzata Borek, Klaudia Gajda, Mateusz Dolniak, Marta Renik, Anita Pawlak-Zygma, Paweł Kałdoński, Sebastian Pieszchalski, Iwona Mazurkiewicz, Jagoda Grzejszczak, Wiola Grzędowska, ojciec Michał Nowak, Radosław Bartnik, Aleksandra Kendra, Aleksandra Konieczna, Katarzyna Chybała, Katarzyna Leszcz, Karolina Mysłek. Specjalne podziękowania za maseczki dla Pauliny. Dziękujemy bardzo. A muzycznie byli z nami She Only Lies, AFT2, Oliwia Kopiec, Włodek Knaś, Jazz Project, Paweł Zaga i Wojtek Pachuta, zespół Forsal, Orkiestra Dęta, Ekspresja i Przyjaciele, Tomasz Drozdek, Over Project oraz dzisiaj Piotr Zygma, który również muzycznie opracował nasze audycje. Piotr, dzięki. Już teraz każdy na pamięć zna linię melodyczną Hejnału naszego miasta. Przy okazji oczywiście ukłony dla mistrza Henryka Fajta. Hello everyone. English word for Friday. Angielskie słowo na piątek. Level 1. Vaccine. Szczepionka. Repeat, please. Vaccine. Powtórz. Vaccine. That vaccine is the only defense against the virus. Ta szczepionka to jedyna obrona przeciwko wirusowi. Level 2. Dose. Dawka. Repeat, please. Dose. Powtórz. Dose. One dose of this substance will help you. Jedna dawka tej substancji pomoże ci. Level 3. Clinical trials. Testy kliniczne.
Repeat, please. Clinical trials. Powtórz. Clinical trials. The effectiveness of the medication has already been proven by medical trials. Skuteczność tego leku została udowodniona podczas testów klinicznych. Okay. Have a good day, everyone. See you soon. Materiał został przygotowany przez Profe Studio. Kolejne lekcje znajdą też Państwo na stronie www.profestudio.pl. Do usłyszenia się z Państwem wkrótce. Zaglądamy do naszego archiwum. Jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych naszego miasta i powiatu w 2007 i 2008 roku był projekt Żale Matki Bożej Bolesnej, przygotowany przez Miejski Dom Kultury, Muzeum Regionalne w Radomsku oraz lokalnych artystów. Projekt ten był dużym przedsięwzięciem, integrującym placówki kulturalne, lokalnych artystów, młodzież oraz mieszkańców miasta i powiatu. Misterium pomogło w szczególny sposób przygotować się do duchowego przeżycia Wielkiego Tygodnia. Było również wspaniałym wprowadzeniem do dawnej poezji polskiej i obrzędowego teatru średniowiecznego, a także popularyzacją wyjątkowych miejsc sakralnych związanych z ziemią radomszańską. W Misterium według poezji staropolskiej i dawnych pieśni wielkopostnych wyreżyserowanym przez Szczepana Szczykno główną rolę zagrała ówczesna dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Radomsku Anita Pawlak-Zygma. Towarzyszył jej chór pod kierunkiem Violetty i Pawła Ojrzyńskich. Scenografię przygotowali Michał Zaskórski, Teatr Animagia z Żytna oraz Janna Sroczyńska, plastyk radomszańskiego MDK. Członkowie Radomszańskiego Towarzystwa Fotograficznego imienia Edmunda Osterlofa towarzyszyli aktorom i udokumentowali to niezwykłe wydarzenie, a swoje fotografie zaprezentowali na wystawie Siedem Mieczy Boleści Matki Bożej. Wybrane zdjęcia prezentujemy obecnie w naszym programie. Projektowi towarzyszyły również wystawa malarstwa Stanisława Imienińskiego, inspirowana oczywiście Misterium, oraz płyta CD z rejestracją premiery spektaklu dołączona do tygodnika katolickiego Niedziela na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Zrealizowany wspólnymi siłami projekt udowodnił, że nawet w tak małej miejscowości jak Radomsko przy niewielkim nakładzie finansowym można stworzyć wielkie wydarzenie artystyczne, oczywiście promujące nasze miasto i powiat. Projekt przypomniał również o wielkich, wspaniałych teatralnych tradycjach Radomska. Udowodnił, że jest w naszym mieście duże zapotrzebowanie na teatr. Posłuchajmy fragmentu rozmowy z reżyserem Szczepanem Szczykno oraz aktorką Anitą Pawlak-Zygma. Misterium jest czymś wyjątkowym, dlatego że wymaga zaangażowania wszystkich. To znaczy, tak jak również musi być zaangażowana później publiczność, bo która też stanie się aktorem tego przedstawienia. Posłuchajcie, bracia miła! Chcę wam skorzyć krwawą głowę! Usłyszycie mój zamąk. Lament Świętokrzyski, na podstawie którego zostało to napisane, jest uważany za arcydzieło literatury średniowiecznej, ale czasami ten język brzmi tak mocno jak poezja współczesna. Patrz się, cię coś narobił, robota to twoja. Patrz się, cię coś narobił, robota to twoja. Nie myślałam w ogóle o tym, żeby zagrać tak ważną postać, jaką jest Maryja. Nie sądziłam, że będzie mi to po prostu dane. Właśnie milczenie Matki Boskiej w tym całym ogromie cierpienia, które przeżywała, jest to rzecz, którą naprawdę bardzo trudno zrozumieć, a przekazać widzowi to, co było najistotniejsze, jest po prostu rzeczą
nie wiem, czy osiągalną. Dlatego też ta rola jest taka trudna, że to nie jest właściwie też odgrywanie roli Matki Bożej, tylko to jest taki lament wewnętrzny, że to jest taki potok słów, który mógł się wydobyć z Maryi, ale tak naprawdę wydobył się z Maryi w głębi niej samej. Ej, dla Boga, słuszcie szmu, z chęcią i miłością. To będzie trudna Wielkanoc, może nawet najtrudniejsza, bez spotkań z bliskimi, bez tradycji i obrzędów, które pielęgnowaliśmy od dziecka. Ale tak trzeba, by następne święta były już zupełnie inne. Musimy pamiętać o osobach potrzebujących pomocy. Pamiętaj, dane nam jest żyć wśród ludzi. Nigdy nie zapominaj. Każdy pomaga jak może. My chociaż przez chwilę staraliśmy się oderwać was od wirusowej rzeczywistości. Niestety przyznaję, nie było to łatwe zadanie. Temat epidemii jest obecny praktycznie w każdej przestrzeni. Ale próbujemy, a właściwie próbować będziemy, bo jeżeli wszystko dobrze się ułoży, to po świętach powrócimy do was. W imieniu swoim oraz wszystkich pracowników Miejskiego Domu Kultury w Radomsku pragniemy złożyć wam życzenia. Wiary, że dobro zło zwycięża. Nadziei, że przyszłość przyniesie odrodzenie. Miłości, która pomaga przetrwać najtrudniejsze chwile. Jolanta Dąbrowska, Krzysztof Zygma, dziękujemy. A na zakończenie posłuchajcie nagrania Piotra Zygmy z jego pierwszej solowej płyty Four Acts. Premiera płyty miała miejsce 1 października 2019 roku o zachodzie słońca. Zaparz sobie kawę lub herbatę, usiądź wygodnie w fotelu, przyciemnij światło i pamiętaj, życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością zapierających dech chwil. Do usłyszenia.